Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 roku. Był synem piemąckich wieśniaków. Gdy miał dwa lata zmarł jego ojciec, a jego matka musiała zająć się utrzymaniem trzech synów. Młode lata spędził w ubóstwie. Wcześniej musiał podjąć pracę zarobkową. Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję. Zaczął ją na swój sposób rozumieć i pełnić. Widząc, jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swojej matki w wolnych godzinach szedł do miejsc, gdzie ci popisywali się swoimi sztuczkami i zaczął ich naśladować. W ten sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedzielne i świąteczne popołudnia, przeplatając swoje popisy modlitwą, położnym śpiewem i kazaniem, które wygłaszał. Było to zwykle kazanie, które tego dnia na porannej mszy świętej zasłyszał w kościele parafialnym. Pierwszą komunię świętą przyjął w wieku 11 lat, w roku 1826. Gdy miał lat 14, rozpoczął naukę u pewnego kapłana emeryta. Musiał ją jednak po roku przerwać, po jego nagłej śmierci. W latach 1831-1835 do 1835 ukończył szkołę podstawową i średnią. Nie mając funduszów na naukę, Jan musiał pracować dodatkowo w różnych zawodach, by zdobyć konieczne podręczniki i opłacić nauczycieli. Musiał także pomyśleć o własnym utrzymaniu, mieszkając na stacji. Dorabiał nadto dawaniem korepetycji. Po ukończeniu szkoły średniej Jan został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. Tutaj pod kierunkiem świętego Józefa Cafaso, wykładowcy i spowiednika, czynił znaczne postępy w doskonałości chrześcijańskiej. 5 czerwca 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Za poradą świętego Józefa Jan wstąpił do konwiktu kościelnego dla pogłębienia swojej wiedzy religijnej i życia wewnętrznego. 8 grudnia tego samego roku napotkał przypadkiem piętnastoletniego młodzieńca sierotę, zupełnie opuszczonego materialnie i moralnie. Od tego dnia zaczął gromadzić samotną młodzież, uczyć ją prawd wiary, szukać dla niej pracy u uczciwych ludzi. W niedzielę zaś dawał okazję do uczestnictwa w mszy świętej i do przyjmowania sakramentów świętych, a później zajmował młodzież rozrywką, ponieważ wielu z nich było bezdomnymi, starał się dla nich o dach nad głową. Tak powstały szkoły elementarne, zawodowe i instytuty, które rychło rozpowszechniły się w Piemoncie. Ten apostoł Młodzieży uważany jest za jednego z największych pedagogów w dziejach Kościoła. Zdawał sobie wszakże sprawę, że sam jeden tak wielkiemu dziełu nie podoła, aby zapewnić stałą pieczę nad młodzieżą założył dwie rodziny zakonne pobożne Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej oraz zgromadzenie córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt. Będąc tak aktywnym, Jan potrafił odnajdować czas na modlitwę i głębokie życie wewnętrzne. Obdarzony niezwykłymi charyzmatycznymi przymiotami, pozostał człowiekiem pokornym i skromnym. Uważał siebie za liche narzędzie Boga. Niemniejsze zasługi położył święty Jan Bosko na polu ascezy kościelnej, którą uwspółcześnił i uczynił dostępną dla najszerszych warstw wiernych Kościoła. Uświęcenie się przez sumienne wypełnianie obowiązku stanu i doskonalenie się przez uświęcającą pracę. Cały wolny czas Jan poświęcał na pisanie i propagowanie dobrej prasy i książki. Od roku 1861 posiadał już własną drukarnię. Rozpoczął od wydawania żywotów świętobliwych młodzieńców, by swoim chłopcom dać konkretne życiowe przykłady i wzory do naśladowania. Wszystkie jego pisma, wydane drukiem, stanowią 37 tomów. Ponadto pozostawił po sobie obszerną korespondencję. W czasie procesu beatyfikacyjnego naoczni świadkowie w detalach opisywali wypadki uzdrowień ślepych, głuchych, chromych, sparaliżowanych i nieuleczalnie chorych. Wiemy o wskrzeszeniu co najmniej jednego umarłego. Jan Bosko posiadał naderżatki nawet wśród świętych darbi lokacji i rozmnażania jedzenia. Zanotowano także przypadek rozmnożenia przez Jana Bosko konsekrowanych komunikantów. Największy rozgłos przyniósł mu jednak dar czytania w sumieniach ludzkich, którym posługiwał się niemal na co dzień, oraz dar przepowiadania przyszłości jednostek, swojego zgromadzenia, dziejów Italii i Kościoła. Jan Bosko zmarł w opinii świętości 31 stycznia 1888 roku. Pius XI beatyfikował księdza Bosko 2 czerwca 1929 roku, a kanonizował 1 kwietnia 1934 roku. Jest patronem młodzieży, młodych robotników i rzemieślników. W ikonografii, święty Jan Bosko przedstawiany jest jako kapłan w sutannie zakonnej. Najczęściej ukazywany jest w otoczeniu młodzieży, której poświęcił całe swoje życie. Módlmy się. Boże, ty powołałeś świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży. Sprawa byśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.